Witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Mass Effect Andromeda. Ja jestem Sarge i znajdujemy się na Tempeście po ostatnio wykonanej misji lojalnościowej Jala. Na początek zerknijmy sobie tutaj. Mamy jakąś nową wiadomość od Axula, który ostatnio przeżył. Jal powiedział, że już powinien usunąć się w cień. Zobaczmy, co nam napisał. Ślepa nienawiść jest równie niebezpieczna, co ślepe zaufanie. To stare angarskie powiedzenie. Jedno z wielu, o którym zapomniałem pośród wszystkiego. To nie są przeprosiny. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie patrzeć na obcych bez nienawiści. Ale to, co zrobiłem Jalowi, było złe, więc muszę spróbować. Okej, to przynajmniej z tego wynika, że Jal w pewnym stopniu przynajmniej miał rację. Zobaczymy, czy się nastawienie Axula jeszcze nie zmieni, ale na razie to, co przeczytaliśmy, jest troszeczkę uspokajające. Teraz bym chciał właśnie pogadać z Jalem na temat tego, co tam się wydarzyło. Tutaj się znajduję wraz z Liamem w tym pomieszczeniu. Tylko czy ja to teraz będę mógł otworzyć, bo się zamknęło przede mną. Może przejdźmy sobie po prostu tędy. Your Moshe is tough. Reminds me of my mom. Is she the heart of your community as well? She never had to stand her ground against the phalanx of Ket. But you put up with me. Heroic efforts all around. You dick. Pathfinder, Bradley says Prodromos is back on track. That Rokar threat made me angry as hell. But it also kind of made me feel like a local. I've arranged a thing on Eos for everyone. It's time I gave back, not just go from crisis to crisis. Sam has the nav points, dress light. No proszę. Pomyślałem, że zagadam też do Liama i okazuje się, że mamy jakieś nowe zadanie. No to też się tym zajmiemy pewnie. A na razie zobaczmy, co tam u Jala. Hey. Hello, Ryder. How's the face wound? I think my scar will be impressive. A centimeter to the right and... Well, let's not think about it. Axul was always a terrible shot. Well, shit. Wouldn't have worried so much if you told me that before. Can you stay and talk some more? No chyba nie za bardzo, bo już wszelkie tematy wyczerpaliśmy. I'll see you later, Jal. Stay strong and clear. No cóż, najważniejsze, że Jal się dobrze czuje i nie przejmuje się w ogóle tym zadraśnięciem, jak sam to nazwał. W takim razie powiem wam, że udamy się raz jeszcze na planetę Eos i zobaczymy, co tam Liam przygotował. No i akurat mamy się dostać obok miejsca, gdzie wylądowaliśmy Tempestem, więc zobaczmy. Right over there, Pathfinder. My little event for everyone. Okej. Prodromos is suited up and ready to host. Ready for the exchange, Pathfinder. Grab your civvies. Going to get hot. Nie wierzę. Będą sobie grali w piłkę. How did you do all this? Well, it didn't take much. A ball, flat ground. Hustle would start games at refugee camps. I didn't get it then, but after the attack here and the shit with Varan's rescue, I wanted to try something. Low tech. What do you think? Ja lubię strasznie Mass Effecta właśnie za takie kłościki, które rozluźniają atmosferę, a jednocześnie pozwalają jeszcze umocnić więzi wśród naszej załogi. It's good to get people's minds off of all the crap we go through. Not just that. I didn't do it to distract them. We don't get distracted. We go head on. When it's life or death, you have to. No one's living or dying because of this. They're here because they want to be. I didn't get how important that is. Maybe that choice is how we stop being outsiders. Check the play! Nawet Alexi wzięła udział. Free kick for charging! No charge for matchmaking. What? We're lucky to have you. You better believe it. You too, Ryder. You're a jerk sometimes, but as Pathfinder, this is because of you. Switch up. Ready to get in the game? Pewnie, że tak. Włączmy się do gry. Yeah, the Pathfinder should make an appearance. Try to keep up, Costa! Don't count on it. I'm complete rubbish.
Szkoda, że tego nie mogliśmy zobaczyć, jak też Ryder sobie pogrywa. Ale naprawdę fajny questik, niby coś krótkiego, ale tak jak mówię, ja bardzo lubię takie oderwanie trochę od ciągłych misji, typowo jakichś tam militarnych, wiecie, ciągle jakaś akcja, strzelanie, a tutaj możemy się trochę rozerwać wspólnie z całą ekipą. Zobaczmy, czy teraz Liam po wszystkim coś ciekawego powie. Are the buildings at Prodromos typical houses for humans? There's a lot of variance even within our species. Not sure I can call anything typical. Yours then. What did your family home look like? I might start crying. Is that shameful? We cry together, laugh together, sometimes fight like Adi. Now that sounds like home. Fajnie widzieć, jak właśnie Liam i Jal się trzymają razem, często rozmawiają. Yeah, Ryder? Okej, widzę, że nie masz nic do powiedzenia. We'll talk later. I know it. A w takim razie zajmiemy się kolejnym zadaniem tutaj w dzienniku. Jeszcze tylko wam pokażę, bo się zaktualizował leksykon. Informacja na temat Liama. Dzięki tobie Liam naprawdę odnalazł swoją niszę. To oczywiste, że dla ciebie i dla inicjatywy zrobiłby wszystko. Jego nietypowe podejście do dyplomacji nadal bardzo się przydaje. No, trzeba przyznać, że właśnie Liam tutaj nam organizuje różne atrakcje. Takie dla rozluźnienia się. O, i chodziło mi o to zadanie, żeby teraz tym się zająć, więc udamy się do układu Nol. To jest chyba tam, gdzie mamy też planetę Volt, więc wybierzemy się tam i mamy właśnie jeden z tych elementów śledzących ZK zlokalizować. Może jeszcze w ramach przypomnienia wam przeczytam, o co chodzi. Znać więcej satelitów śledzących ZK są zaprojektowane tak, by wyszukiwać zasoby inicjatywy, więc może je przyciągać ruch wokół placówek. Przeszukaj systemy istniejących placówek albo znajdź nowe lokalizacje dla placówek, aby je przyciągać. Ogólnie to Addison nam powiedziała, że jakaś kobieta zniknęła i właśnie też ją mamy przede wszystkim tutaj odnaleźć. No a znajdując te satelity, te elementy śledzące, powinniśmy po nitce do kłębka w końcu właśnie sobie dotrzeć do celu. Tutaj widzę, że znowu jest ten błąd, że po lewej stronie ciągle mam napisane, co ostatnio zdobyłem, dopóki nie wczytam gry. Dobra, jesteśmy na miejscu. We just got pinged by another of those ZK trackers. Let's try to get close enough to pull some data. On it. I'm picking up something. Probes launched. Tracker ahead. Looks active. Ease up on it. We need a point of origin. Dobra, sprawdźmy to w takim razie. That is one twitchy self-destruct. Wait, just let me stick a predictive model in this fragment. There, a common vector, maybe a point of origin. Good job. Let's go. Znowu zniszczone, tak jak to już było wcześniej w tym zadaniu. Ten satelita zajmuje się śledzeniem ładunków inicjatywy i alokuje dostawy awaryjne bez zezwolenia. Nexus nie rozmieścił żadnych satelitów z urządzeniami ZK i nie autoryzował ich użycia. Mamy dane badawcze z Drogi Mlecznej. I teraz udamy się do układu Nalesz, gdzie mamy źródło sygnału, czyli zaraz tutaj obok. Nie będziemy musieli jakoś daleko odlatywać, chociaż i tak swoje musimy odczekać, aż tutaj nasz Tempest pokona odpowiednią odległość w galaktyce. Anomaly detected. Chyba tutaj mamy. Probes launched. I found something. Wrak statku tym razem. Podlećmy tam szybko i zbadajmy to. Scanning for radiation signature.
Okej, trochę rzeczy dostaliśmy. Słowik to obsadzony przez techników medycznych statek ratunkowy, który został zniszczony w drodze do odległej stacji górniczej, do której został wysłany. Członkowie załogi, którzy dotarli do kapsuł ewakuacyjnych, uważają, że zaatakowali ich ketowie, ale we wraku nie było żadnych dowodów, które mogłyby to potwierdzić. No ale właśnie, jest jeszcze jedna anomalia tutaj. Probes launched. I found something. No i to będzie to. Mamy prom sygnałowy. Więc to nas powinno zainteresować. Pathfinder, this is the exact nav point indicated by the ZK trackers. Right, Addison's request. Let's see if this helps us find our missing scientist. Damn it! The shuttle's just a relay. But I think we can get in their feed. Hold on. Signal's through. Ready for coordinate transfer and... Who the fuck? We've been found. Deadhead the comms. Spokojnie, spokojnie. Here we go again. I'm the Pathfinder. A Pathfinder? One finally showed? Harlan, stop talking. Is that Dr. Kennedy? Are you okay? Director Addison is concerned about you and your tech. Keep them talking, Ryder. Tracing. All I want is to stop the stealing. I have outposts of people trying to start their lives. Outposts starting lives, huh? Let them see, Harlan. They just forwarded Dr. Kennedy's medical profile. Ryder! She's pregnant. That woman is pregnant. That woman knows full well the state she's in. O kurde. I patrzcie, pierwsza ciężarna kobieta w Andromedzie, co? Chemical blockers were standard for cryo. We were supposed to wait until we were stable. And when was that going to be? Everything was going wrong. The Nexus had no plan. You're with Addison? Well, she fell in line with Tan, said we couldn't add new mouths until we were stable. But this wasn't about waiting until we could afford a house. We were dying. So I left, with enough meds for Harlan and I to get off the blockers. How far along? Dr. Kennedy, how long? 8 months, give or take. We're not going back. You're not getting my tech. We'll be fine without you. Tell Addison. Fuck it, don't tell her anything. Kill it. They flashed the core. Couldn't get a trace. Addison will want to hear about this. And I've got questions for her. Kurczę, w 8 miesiącu ciąży, już zaawansowany etap. No ciekawe, czy Addison o tym wiedziała? Bo jej historia z jej perspektywy wyglądała nieco inaczej. Bitcoin channels are ready, Pathfinder. Skontaktujmy się z nią szybko. Director Addison? I have a sighting on your missing Dr. Kennedy and her trackers. She's alive? And 8 months pregnant. Fucking hell. Okay, wygląda na zaskoczoną. She wasn't abducted by exiles. She left because the Nexus had no plan. She said you didn't want people to try getting pregnant. Of course I didn't. We had no worlds. We knew we would lose people. I wasn't going to watch babies die too. Of all the stupid, irresponsible, selfish. She was always like this, even back on Earth. She talked me into this, and now we have to save her tail. Wait, what did Dr. Kennedy talk you into? She's an old university friend. We were catching up, and she mentioned a project she was training for. The Andromeda Initiative? She'd still be here if I wasn't forced to tell her no a year ago. What was the timetable for stopping the contraceptives everyone got before cryo? No way to tell. It was to be determined. You had to know that would frustrate people. It was the only answer we could give. The alternative was more mouths and more death. Dr. Kennedy seems to have a group with her. Stealing aside, she has support. How long will that last? She's the smartest person I know, but she jumps without looking. Ryder, we have 2 speeches banked for the first child in Andromeda. Trust me, you want the one for the good outcome. We know how to find her. We find more of her ZK trackers. Hopefully you can draw them out by placing more outposts. If she hasn't changed the protocol. She's 8 months. She may be distracted. This is a complete shit show. Find them, Pathfinder. The first human child in Andromeda can't just disappear. O kurczę, w zupełnie innym kierunku to poszło, niż można się było spodziewać. Czyli najpierw musimy jeszcze... placówkę na Kadarze założyć, żeby można było kontynuować to zadanie. A szkoda, bo fajnie się to wszystko zapowiada
i chętnie bym to kontynuował, no ale na razie niestety nie mamy takiej możliwości. Kolejne zadanie, które mogę kontynuować, to życie na pograniczu i tutaj macie przypomnienie, to jest to, co dotyczyło też siostry Vetry, czyli Seed. Musimy zbadać ataki na statki kosmiczne Nexusa. Już dwie lokacje sprawdziłem, ale jeszcze właśnie dwie mi zostały i tutaj mam oznaczone dwa układy, do których powinienem się udać. Więc najpierw tutaj ruszmy do systemu Joba albo Joba i tam to sprawdzimy. Następnie wybierzemy się do czwartego z kolei w tym kwestie układu. Mamy anomalię. I'm picking up something. Deploying probe. I found something. No i sprawdźmy ten wrak statku. Applying data to what we already have. Charis był promem transportowym, którego ładownia wypchana była zaopatrzeniem. Z ostatniej transmisji statku wynika, że zgubił drogę po tym, jak niemożliwe do wytłumaczenia zakłócenia doprowadziły do awarii systemu nawigacyjnego. Uszkodzenia widoczne na niektórych elementach kadłuba statku sugerują, że trafił na siły wroga zaraz po tym, jak utracił kontakt z Nexusem. No dobra. I rozumiem, że to wszystko. Jeśli chodzi o ten układ, ja sobie jeszcze zobaczę. Tak, sprawdzona lokacja trzecia już, więc wybierzmy się do ostatniego tutaj systemu, czyli G-Rider, jakkolwiek się to czyta. I jeśli właśnie sprawdzimy kolejny wrak, to wówczas moglibyśmy pewnie to kontynuować, no chyba, że na razie będzie zadanie wstrzymane. To zobaczymy. Albo ewentualnie będziemy musieli się wybrać może na Kadarę. To wtedy też jeszcze z kontynuowaniem tego questa się troszkę wstrzymamy. Anomaly detected. Probes launched. I found something. Dobra, jest rzeczywiście ostatni wrak statku. This should give us a final location, Ryder. Got it. I'll forward all the information to your Omni tool. Dobra, czyli zaraz powinien się zaktualizować dziennik przy okazji. Mamy tu oczywiście parę przedmiotów do zebrania. I analiza. Ten transportujący minerały statek miał przybyć do Nexusa wraz z całą załogą, ale nigdy do niego nie zadokował. Uznano więc, że został utracony w plazę. Analiza sugeruje, że systemy nawigacyjne stokrotki mogły zostać uszkodzone. Leci za trzema szablami do ich kryjówki na Kadarze. No właśnie, czyli będzie to kolejny quest, którym zajmiemy się już niedługo w sumie, kiedy na Kadarę powrócimy. Na razie jednak wciąż mamy co nieco do zrobienia na innych planetach. Tym razem lecimy do układu Zaubrey. Jest to system, gdzie mamy poszukać... Careful! Word is there's pirates all over this region. You'd think they'd run out of people to steal from. Mamy tutaj poszukać jakichś tropów dotyczących Ruth Becker. I'm picking up something. To jest w ogóle też układ, gdzie mamy Eladen. Tu jest ta planeta, na której też musimy w przyszłości wylądować, aby kontynuować jakieś zadanie. Jeszcze nas tutaj nie było, ale najpierw sprawdźmy anomalię. Probes launched. I found something. Proszę bardzo, ślad promieniowania. I tutaj właśnie powinny być jakieś tropy dotyczące Ruth Becker, która, jak pamiętacie, uciekła z Nexusa. Radiation is a match. She went this way, all right. Sygnatura odpowiada promowi Nexusa ukradzionemu przez Ruth Becker. Zły stan poszycia. Czyli trzeba będzie szukać dalej. Ale skoro już jesteśmy w tym układzie, to poszukamy również, znaczy zbadamy pozostałe planety, żeby już ten układ mieć zaliczony, a na planetę Eladen wylądujemy w przyszłości. Tracking a huge mineral deposit. Sprawdźmy jeszcze tą satelitę, którą tutaj mamy. Raczej asteroidę. Nie wiem, powiedziałem satelitę chyba. Złoże grafitu.
Ta wyjątkowo gęsta asteroida składa się z metalowego rdzenia zbudowanego z nieznanego stopu i nietypowej masy cząsteczek węglowych, które się wokół niego nagromadziły. Bardzo możliwe, że setki lat temu rdzeń ten był częścią jakiejś sztucznej konstrukcji, to technologia porzuconych lub coś zupełnie nowego. Dobra, teraz planeta Grogorna. Anomaly detected. Rzeczywiście jest anomalia jakoś po lewej stronie. Sprawdźmy. Probe away. Tracking a huge mineral deposit. Tym razem trochę miedzi, duże złoże metalu i tak dalej, i tak dalej. No to już znamy. Dobra, skoro miedź zabrana, skoro jakiś minerał rzeczywiście zdobyty, to lecimy teraz na planetę Dubraci. Kolejna, jaką tutaj mamy. I'm picking up something. No proszę, też coś mamy. Ja tylko mam nadzieję, że jak wybiorę się na planetę Eladen, to że nie rozpocznie się od razu misja. Deploying probe. Getting a scan. Rozpadlina. Ten wąski kanion jest zadziwiająco głęboki. Po jego dnie płynie bogata w minerały magma. Ściany zaś upstrzone są wytworami obcej technologii, które mogą być starymi urządzeniami angarów. To musi być źródło pierwiastka zero planety. W sumie to tak sobie myślę, że planetę Eladen zostawimy sobie na szeroki wypadek na przyszłość, jak już będę tam rzeczywiście chciał wylądować. Bo nie chcę ryzykować, że teraz się jakieś zadanie niepotrzebnie rozpocznie, chociaż raczej nie powinno tak być. Ale przy okazji będę tym bardziej pamiętał o tym, że jeszcze tutaj trzeba wrócić, bo nie będziemy mieli jeszcze całego układu zwiedzanego na 100%, tylko w 80%. O proszę, dzień na H315 jest na tyle długi, że atmosfera na tyle rzadka, że temperatura w nocy drastycznie spada. Niezależnie od tego, którą ze skrajnych wartości akurat osiągnęła, należy uważać tę planetę za niebezpieczną. No i teraz chciałbym poszukać kolejnych tropów Rufbecker. Mamy układ Anasa. Widzę, że to właśnie na bieżąco pojawiają się kolejne cele, kolejne układy, które należy zwiedzić. Tutaj w systemie Anasa już byłem. Swego czasu widzieliście, że było 100%, no ale nie zmienia to faktu, że czasem jakieś questy mogą tam nadal się pojawiać. Tak jak teraz właśnie, w przypadku tej zarazy, zarażonej Rufbecker. I'm picking up something. Deploying probe. Anomaly found. Mamy kolejny ślad promieniowania. Obawiam się, że to jeszcze nie będą jakieś konkretne wskazówki co do Rufbecker. Radiation trail is consistent with previous scans. This is our shuttle. Systemy pokładowe promu uległy awarii, stan poszycia bliski krytycznemu. Znowu dane badawcze z drogi mlecznej. Czyli dalej musimy szukać, co? Patrzcie, teraz tutaj. Układ Solmine. Też już tu byliśmy, też 100% zaliczone. Ciekawe, ile takich układów będziemy musieli zwiedzić, żeby w końcu dostać jakieś konkretne informacje na temat tego, gdzie Rufbecker się znajduje. No ale musimy to w końcu zrobić. Przynajmniej do tych informacji dotrzeć. Anomaly detected. Deploying probe. I found something. Dobra, zatem jeszcze jeden ślad promieniowania. No jesteśmy na dobrej drodze. Pathfinder. Scans confirm the damaged shuttle trail leads to a landing site on Kadara's surface. Kurde, coś mi tak mówiło, że to może być Kadara, bo faktycznie teraz dużo zadań na tej planecie się kontynuuje. Proszę, czy dane badawcze z Drogi Mlecznej zdobyte, ale dla nas najważniejsze jest to, że kolejny quest popchnęliśmy do przodu na tyle, żeby właśnie uzyskać jakieś informacje, że trzeba to kontynuować na Kadarze. Czyli w sam raz na przyszłe odcinki, kiedy na Kadarę będę wracać. Okej, tym razem jestem na planecie Volt, bo jest tu jeszcze zadanie, o którym już mi pisaliście wiele odcinków temu. Ale dopiero teraz postanowiłem się za to zabrać. Za chwilę zobaczycie, o co chodzi. Jadę tutaj tą drogą wyznaczoną. I mamy most, o którym właśnie mi pisaliście. To jest tutaj w tym miejscu, mniej więcej.
Właśnie na tym moście ma być jakieś zadanie do odblokowania. Ja tędy jeszcze nie przejeżdżałem. Ket! On the bridge! Where there's Ket, there's trouble. We have to deal with this. Zwróćcie też uwagę na nowy karabin szturmowy, który teraz sobie wykorzystuję. Zmieniłem sobie na taki strzelający ogniem ciągłym, który nie zadaje dużych obrażeń, no ale możemy sporo naboi wpakować w przeciwników, jako że mam dużo naboi w magazynku, bo aż 98. Ja takich karabinów tutaj nie lubię za bardzo w tej grze, ale postanowiłem dla odmiany sobie coś wybrać. No i co my tu mamy? Jest jakieś urządzenie, które trzeba zbadać. Ale najpierw jeszcze pojemnik. Dobra, i sam jestem ciekaw, na czym to zadanie będzie polegać, bo wiem tylko tyle od was, że tutaj można się właśnie czymś zająć. Sprawdźmy to. They were carrying explosives, and this looks like some kind of cat detonator. What were they doing? Doesn't sound good. We should investigate. Ważesz kurde, czyli podkładali bomby tutaj jednym słowem. Dobra, mamy je oznaczone, więc raczej nie powinno być problemów z ich znalezieniem. Tutaj jest właśnie kolejna. Albo może pierwsza, powinienem powiedzieć. Dezaktywuj ją, tylko ostrożnie, żeby nie spaść. Muszę tutaj się jeszcze troszkę zbliżyć. Też od dobrej strony podejść. Może teraz? That's taken care of. Ale biorąc pod uwagę, że nikt nas nie atakuje, to nie powinno być kłopotów, chyba że to się jeszcze ma zmienić. Tych bomb jest tu więcej, tutaj powinna być właśnie kolejna. Easy. No cóż, na szczęście z dezaktywacją Ryder nie ma absolutnie żadnych problemów też. I ostatnia bomba powinna być tam na dole najwyraźniej. Steady hands. Przez chwilę była oznaczona. Teraz to ciekawe, nie mogę jej zaznaczyć, ale w takim razie zeskoczmy może tutaj. A, tu jest, patrzcie. Przy okazji na platynę natrafiłem. I co, to ostatnia bomba? Proszę. I think that's all of them. Thank you, Ryder. That will make travel through this area much safer. No i to mi się podoba. Tak na marginesie, naprawdę jeszcze ładniej chyba teraz wygląda ta planeta po pewnych zmianach, jak już nie ma aż takiego zimna tutaj. Więc naprawdę super się to prezentuje. Pathfinder, I detect a cat camp ahead. Where can I get one of those resistance patches? Trade you a hustle? It's a Kari. And we don't just hand them out. I own mine, so I'd share it. I owned mine, so I could keep it. Okej, witam was z powrotem. Tutaj znalazłem się teraz w obozie Ketów jeszcze na planecie Volt. Mieliśmy jakiś dialog i przy okazji coś znalazłem tutaj do jakiegoś zadania pobocznego. Tego z tych nieoznaczonych. I've added the scan to my database. One more and I should be able to reverse the tracking signal. Proszę, mieliśmy tutaj właśnie zwłoki Angara do zeskanowania i chcę teraz sobie trochę pojeździć po planecie Volt, bo mamy tutaj właśnie te nieszczęsne questy, które nie są oznaczone i zawsze w ich przypadku mamy jakieś losowe miejsca, do których powinniśmy się udać. To znaczy gra zupełnie losowo wybiera różne obozy Ketów, bo właśnie te obozy muszę zwiedzać. Losowo je wybiera, gdzie możemy jakiegoś questa kontynuować. Tutaj na przykład mieliśmy zadanie ze zwłokami Angara. Jest też questik, który sobie tutaj oznaczyłem, czyli właśnie ciemność widzę. Trzeba znaleźć i przeskanować pluskwy ruchu oporu w obozach Ketów. Więc mi nie pozostaje nic innego, jak tylko trochę sobie tutaj pojeździć. Wprawdzie ogólnie nie planuję raczej wykonywać wszystkich takich zadań, które nie są oznaczone, bo naprawdę jest to uciążliwe, ale teraz mam ochotę sobie troszkę tutaj pojeździć po tym świecie, po tej planecie, więc jak na coś jeszcze natrafię, to z wami spotkam się z powrotem.
Look, the cat set up camp. I detect Angara technology in this camp. I can provide more information via your scanner. No proszę, miałem szczęście, bo akurat zaraz obok znajdował się obóz, w którym znowu coś mogę znaleźć. I to chyba chodzi o te pluskwy ruchu oporu. Więc zaraz zobaczymy. Pokażę wam na mapie. Patrzcie, to jest tutaj. Wcześniej byłem mniej więcej tu, jakoś w tej okolicy. Więc całkiem fajnie, że udaje się znowu coś się znaleźć. Ale to też zależy od szczęścia. I'm detecting below normal temperatures. I've located the mobile connection for this bug, adding the nav point to your system. No i proszę, i wystarczającą liczbę pluskiew już udało mi się znaleźć, więc teraz znajdź urwany sygnał. Ta pluskwa służyła do przesyłania danych ketów do węzła komunikacyjnego, z którego trafiały do ruchu oporu. Węzeł ten został już wyłączony. Czyli mam nadzieję, że teraz mam już pokazany cel. Proszę bardzo. Tutaj zatem muszę się udać, więc skorzystajmy z punktu szybkiej podróży. Tylko, że jeszcze gra mi wykrywa, jakbym walczył nadal. Ale w sumie to zobaczmy. Tutaj mamy jeszcze coś w pojemniku. Myślę, że teraz już powinienem spokojnie móc skorzystać. Nie no, nadal nie mogę niestety. W takim razie pewnie będę musiał trochę odjechać stąd. Mamy nomada zatem po tej stronie. I teraz jakbym tak próbował przejechać tutaj. No nadal niedostępna szybka podróż, no kurde. Teraz już na pewno. I wouldn't mind hanging out with the resistance at some point. Learn some new things. Make some new friends. Teraz już na pewno nie jestem na tym obszarze, chociaż nie mogę zapisywać gry. Dobra, wiecie co, ja po prostu tam dojadę i się z wami spotkam na miejscu, bo widzę, że tak będę czekał i czekał i się nie doczekam. That's a signal beacon used by Angaran civilians. It's a distress call. Got it. We should see if we can lend a hand. Możesz, kurde, no teraz pochodzenie dymu zbadać, co jest grane. Myślałem, że dojadę sobie na miejsce, ale w takim razie nie robię żadnego cięcia, tylko sprawdźmy. Ket, I recognize their fire. Sprawdźmy, co tu jest grane. Bo jeszcze jedno zadanie nas tu czeka. Your jaw! Join the fight, brother! Ale patrzcie, ile ja muszę właśnie wpakować naboi w tych przeciwników, żeby ich pokonać. Przy użyciu takiej właśnie broni, która strzela ogniem ciągłym. Dlatego ja zdecydowanie wolę te rodzaje broni, które rzadziej wypuszczają pociski, ale za to mają one większe obrażenia. I takie rozwiązanie jest dla mnie lepsze. Dobra, wszyscy załatwieni. Pogadajmy z ocalałymi w takim razie. Thank you for the assistance. Any enemy of the Ket is an ally of ours. What is this? We thought there were civilians who needed assistance. Not this time. This was the resistance giving the Ket what they deserve. There's a group that's been attacking shuttles, killing and scavenging from innocents. I knew the beacon would attract them. They'd come here to find unarmed, easy victims. Okay. What happens when a real beacon goes up and the Ket slaughter everyone, thinking they're resistance? They were already doing that. These actions have put more in danger. Enough talk. We have more Ket incoming. No cóż, mają dość nietypowe podejście do eliminacji kolejnych Ketów. Na razie... I'm detecting below normal temperatures. Na razie i tak sobie nie pogadamy, bo musimy dalej walczyć. Uwaga, dotrzeć tutaj do nich, zaatakować jak najszybciej. Dobra. Ależ ich tutaj się pojawiło pełno. Dobra, załatwiony, namaszczony, lecimy dalej.
Mam chwilę czasu, żeby przeszukać tutaj. Mamy jakieś ulepszenie do karabinu szturmowego. Jeszcze jednego gościa tutaj, po tej stronie. To chyba jeszcze nie wszyscy, proszę bardzo. Są następni tam. Spróbuję do nich przebiec, o ile tutaj jeszcze nie mogę zawalczyć. Ktoś jest po tej stronie. Załatwiony. I do tamtych właśnie dotrzeć jak najszybciej. W takim przypadku szarża się bardzo przydaje, bo możemy błyskawicznie się przemieścić do naszego celu. Chyba jeszcze nie wszyscy, co? Tak mi się wydaje. Tu jeszcze możemy tego przeszukać. Karabin szturmowy Zalkin, to nic specjalnego. I'm reading a temperature decrease. No i dobra, pokonani wszyscy. Czy to już zamyka kwestię tego questa? Najwyraźniej chyba. Nawet tutaj chyba porozmawiać nie mogę. Environmental temperatures are within acceptable limits. Możemy pogadać. Life support is stable. That's probably the last of them. Yes, what we did was underhanded, but the Ket have done the same. We're just returning the favor. Thank you for the help, but it's best you were on your way. No cóż, Ketów nie zamierzam żałować tak czy siak. That's probably the last of them. Yes. Zresztą nie widzę, żebym miał nawet jakąkolwiek możliwość zmiany jej nastawienia, więc mniejsza z tym. Najważniejsze, że się udało tutaj. A tymczasem, jako że skończyliśmy jakąś walkę i kolejnego questa, to może teraz wreszcie tutaj się przeniosę. No nareszcie mogę z szybkich podróży rzeczywiście skorzystać. Opłacało się zatem wrócić na tą planetę. Mamy jeszcze co nieco takich mniejszych aktywności do zrobienia, więc oczywiście staram się wam to pokazać. Dobra, niedaleko jest do celu, więc od razu sobie tam dojedźmy w takim razie. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. So, if we started an outpost here, would we all live in Slowfords? To chyba tutaj jakoś na dół muszę zejść? Czy jednak od góry, bo nie jestem pewien i nie chciałbym zeskakiwać, kiedy tego nie potrzebuję, ale wydaje mi się, że jednak powinienem tam zeskoczyć. Tylko, że to jest naprawdę nisko. Nie no, tu jest akurat przepaść. Czekajcie, jak pójdę w tę stronę, to będzie się sygnał zanikał. Nie no, muszę raczej przejść na dół, tylko nie wiem, czy ja będę w stanie tutaj tak przeskoczyć. Spróbujmy. I detect the data connection device nearby, Pathfinder. Okej, nie wyszło to najgorzej nawet. I teraz tak, ja muszę się raczej w tę stronę kierować. Chociaż się zastanawiam, czy jeszcze tam nie zobaczyć, ale na razie tutaj idźmy. A nie, tutaj jednak sygnał zanika w tę stronę. Jeszcze raz chcę zobaczyć na to miejsce. Bo wygląda mi to znajomo, tak jak już bym tu był, ale no chyba jednak nie. Dobra, idziemy w takim razie jednak tędy, co? I detect the data connection device nearby, Pathfinder. Wygląda jednak na to, jakby tu coś było. Bardziej z tej strony. Proszę bardzo, może z tej właśnie. Kogoś my tu mamy. What happened here? I recognize him. Talvor. My readings point to that datapad as the connection device. W takim razie sprawdźmy datapad. Do wiadomości znalazcy. Ketowie znaleźli jedną z moich plusk. Użyli jej sygnału, by mnie namierzyć. Udało mi się ich zgubić, ale trafili mnie tu tyle razy, że raczej z tego nie wyjdę. Zamykam kanał komunikacyjny, żeby nie mogli wykorzystać go przeciwko naszym zwiadowcom. Jeśli to znaleźliście, zanieście do ruchu oporu. Davja Kaz będzie wiedział, co z tym zrobić. Walka za moich pobratymców była zaszczytem. Tavlor bez odbioru. We need to get this back to the resistance. No cóż, szkoda go. Już wiedział, że nic tutaj nie poradzi. Ale rzeczywiście, zanieśmy to do ruchu oporu, a więc tutaj się przeniesiemy i dostarczymy te informacje do odpowiedniej osoby. I na tym się akurat zadanie powinno zakończyć.
a więc wtedy też i zakończymy cały odcinek. Tylko pytanie, gdzie tego oficera wywiadu tutaj mieliśmy? Extreme cold is detected, Pathfinder. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Okej, okay, aha, bo on był tutaj przy tych panelach, no tak. Wszystko jasne. Feeling kind of honored we get to see you. Maybe you could show me next time you get back to base. Rozumiem, że ten datapad to już sprawdzaliśmy dawno. Pogadajmy zatem tutaj z oficerem. You have questions? We found Tarvor out in the field. He didn't make it. I see. And that would explain why my comms didn't reach him. And why our data mines went dark. Here, his data pad was intact. It should have everything you need. That's Tarvor. Always thinking ahead. Even at his end. He was a good man. Thank you, Pathfinder. I think I have enough info. If you need anything else, I'll be here. No i proszę, więc kolejne zadanie ukończone. Fajnie, bo udało się wyczyścić przynajmniej z tego dzienniczka z zadań dodatkowych, więc na tę chwilę to będzie wszystko. Sporo się dzisiaj udało tych zadań wykonać, musicie przyznać, więc dużo postępów za nami. Zobaczymy, czym zajmiemy się w następnej kolejności. Czeka mnie chociażby misja lojalnościowa Kory, więc to jest na pewno jakaś z opcji, którą mógłbym podążyć. Jeśli ten materiał Wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!